Witam serdecznie wszystkich widzów. Mam dzisiaj przyjemność po raz pierwszy nagrywać dla kanału SFD. Opowiem Wam tutaj o swoim sezonie startowym, tegorocznym i o moich wcześniejszych startach. Będę miał szansę również tutaj nagrać swój trening, także zobaczycie, jak trenuję, jaką filozofię treningu ja stosuję u siebie. Powiem też coś a propos diety, także zaczynamy. Swoją przygodę z treningiem zacząłem mając 15 lat. Wcześniej trenowałem piłkę nożną i tak naprawdę to zmusiło mnie, aby mieć pierwszy kontakt właśnie z siłownią. Przechodziłem do starszego roku z trampkarzy, to juniorów, kto grał w piłkę, to na pewno wie, o co chodzi. I po prostu potrzebowałem zbudować trochę siły i nabrać trochę masy. Zawsze byłem chudym chłopakiem, więc ważyłem 58 kg, mając około 180 cm wzrostu, więc no, byłem dosyć chudy faktycznie. No i już to był mój pierwszy kontakt z siłownią. Już po 6 tygodniach, mimo że kompletnie nie trzymałem diety, nie miałem na ten temat pojęcia, miałem naprawdę bardzo dobre efekty, jeśli chodzi o moich rówieśników. I już dobrze wyglądałem i tak naprawdę odpuściłem sobie na chwilę ten trening siłowy. Natomiast moje drugie podejście, już takie tak naprawdę finalne, gdzie już nie miałem większych przerw, było w liceum. I ćwicząc 4 miesiące, jedząc 2 bułki dziennie, pijąc litr soku i przegryzając Twixem, z 60 kilo wyciskając na ławce, udało mi się w 4 miesiące dojść do 110. No i po jakimś czasie trener na siłowni powiedział mi, że są zawody kulturystyczne dla chłopaków tam do 18 lat. Zainteresowałem się tym tematem, no i udało mi się wystartować. Właśnie mając 17 lat wtedy, startowałem do 18 lat i był to pierwszy rok, kiedy nas tam było 16. Bo właśnie przez to, że ta kulturystyka w internecie zaczęła się pojawiać. No i tak naprawdę na te zawody pojechałem z moimi przyjaciółmi. Tam nawet regulaminie wyczytałem, że nie można używać bronzerów łatwo ścieralnych. I nie wiedziałem nawet, co to znaczy, więc kupiłem tydzień przed zawodami 4 tubki samoopalacza. Smarowałem się tym cały i tak naprawdę na zawodach wyszedłem bez bronzera. Dopiero w finałach, bo dostałem się do finałów na tych zawodach, dopiero pożyczyłem bronzer od zawodnika, który się nie dostał i na finał już na szczęście wyszedłem pomalowany. W konsekwencji udało się zdobyć medal na tych mistrzostwach Polski, bo to właśnie mistrzostwa Polski były, juniorów do 18 lat. No i tak już faktycznie zacząłem ten sport traktować poważnie. Później w kolejnym roku również startowałem, natomiast nie zrobiłem takiej formy. Też był to dla mnie pewien przeskok, bo startując do 18 lat, a później musiałem startować z już zawodnikami do 23 lat, był to jednak mocny przeskok, jeśli chodzi o poziom. I tutaj nawet nie zakładałem w tym roku ugrać po prostu coś na zawodach, ale po prostu zobaczyć, jak to wygląda i cały czas się rozwijać, siedzieć w tej kulturystyce. Trenuję troszeczkę inaczej niż większość. Mój trening po prostu różni się od takiego typowego treningu kulturystycznego. Trenuję tak zwany power building, czyli jest to połączenie po prostu siły, budowania siły i budowania, co za tym idzie, budowania masy mięśniowej. Uważam, że dla naturalnych zawodników jest to najlepsza droga rozwoju sylwetki. I po prostu w skrócie, jakbym miał to opisać, jest to budowanie siły na różnych zakresach powtórzeń. Nieważne, czy to są 3 powtórzenia, czy to jest 5 powtórzeń, czy to jest 8 powtórzeń. Każdy ten zakres powtórzeń jest hipertroficzny, czyli pozwala nam rozwijać naszą masę mięśniową. No i co roku po prostu widziałem ewidentny progres w swojej sylwetce i oczywiście w sile. No i co roku udaje mi się do tych coraz większych ciężarów dochodzić. I wracając do tej kulturystyki, w 2016 zrobiłem sobie rok przerwy. Poświęciłem właśnie ten okres na budowanie się. Natomiast pierwszy taki poważny naprawdę start miałem w 2017 i tutaj stricte przygotowałem się na zawody w Sopocie. Tak jako małą ciekawostkę powiem, że żeby odbić, poszedłem sobie na taką siłownię popularną w Krakowie, Gym Park, i akurat pan Krzysztof Stolarczyk robił kurs trenera personalnego. No i Patryk Szostak, bo akurat oni razem te kursy robią, podszedł do mnie i po prostu powiedział mi, że fajna forma, dobrze wyglądam, czy coś biorę. Ja powiedziałem, że nie, że przygotowuję się właśnie do zawodów, że jestem na 6 tygodni przed zawodami w Sopocie. No i tak patrzył na mnie, patrzy i mówi, że ja mam mięsień mostkowy. Tak w sumie za bardzo nie wiedziałem, o co chodzi, czy to dobrze, czy to źle. No w ogóle nie kumałem tematu. No i spytałem go właśnie, co to jest. I powiedział mi, że to jest taki mięsień na klatce, który ma parę procent ludzi na świecie i że właśnie on prawdopodobnie pomaga przy wyciskaniu leżąc. No to
sumie zadowoliłem się tym faktem, bo wcześniej o tym nie wiedziałem. Wiedziałem, że ta klatka jest troszeczkę inna od większości osób, które tam obserwuję, natomiast nie miałem pojęcia o takiej przypadłości genetycznej. Co właśnie w tym roku nawet ze studentem medycyny przebadaliśmy ten mięsień i faktycznie podczas przywodzenia ramienia, czyli właśnie też w ruchach wyciskania, ten mięsień wykazywał aktywność, więc no faktycznie pomaga on przy tym wyciskaniu. I to wyciskanie naprawdę ma mega mocne, a do tego wrócimy może jeszcze potem. No i co, zrobiłem formę na Sopot, startowałem w kategorii do 75 kg, którą wygrałem. Później po tych zawodach pojawiły się oczywiście starty, po tych zawodach od razu pojawiły się plany, aby lecieć po prostu dalej jeszcze w tym sezonie, w tym 2017. Natomiast tutaj miałem dosyć spore ograniczenie, bo przez start w Sopocie nie mogłem startować w IFBB. Więc zrezygnowałem po prostu ze startów kulturystycznych. Natomiast właśnie przez to, że dowiedziałem się o tym mięśniu mostkowym, postanowiłem, że pójdę po prostu w wyciskanie i zainteresuję się właśnie tym wyciskaniem leżąc. Także nie ograniczam się tylko do kulturystyki, ale przez specyfikę mojego treningu, właśnie przez ten power building, jestem w stanie oprócz startów w kulturystyce startować również w sportach siłowych. No i tak naprawdę zawsze to wyciskanie miałem mega mocne, natomiast kulturystyka no, jest w moim sercu najbardziej. Uważam, że jest to mega ciężki sport i wymaga dużo więcej poświęceń niż właśnie sporty siłowe. No i sprawdziłem wyniki tego wyciskania, no i okazało się, że śmiało mogę wychodzić w Mistrzostwach Polski. No i właśnie przez to, że musiałem odpuścić starty w IFBB w kulturystyce w 2017, wystartowałem sobie w wyciskaniu leżąc, zdobyłem wicemistrza Polski, także no mega wynik. Startowałem do 83 kg, tam zaliczony miałem 170 w ramach ciekawostki. No i przez pryzmat tego, że start w Sopocie w 2017 roku ograniczył dosyć moje plany startowe, to stwierdziłem, dobra, teraz już lecimy na poważnie i w 2018 lecę sobie po prostu kilka startów i szykuję taką naprawdę mega formę, stawiam totalnie na rozwój i zobaczę, ile faktycznie uda mi się ugrać. No i gdzieś tam zawsze w głowie śledziłem sobie zawodników ze Stanów, z zagranicy. Tam jest właśnie taka największa na świecie federacja w naturalnej kulturystyce WNBF i stwierdziłem, że spróbuję może właśnie tutaj, bo wcześniej obserwując polski fitnessowy YouTube, widziałem, że nikt wcześniej tego nie zrobił. Jest dwóch Polaków obecnie w tej federacji. Jeden mieszka za granicą, drugim jestem ja, a jestem na pewno pierwszym juniorem w Polsce, który właśnie w tej federacji startował. Wyszedłem w kategorii Junior Open, którą wygrałem. Bodybuilding Juniors Champion is number 27 Sebastian Zura. Brawo! I na przetarcie chciałem, po prostu jak już jechałem do tych Niemiec, to stwierdziłem, że jeśli mogę wystartować w większej liczbie kategorii, to spróbuję też startu w seniorach. No i w senior również wygrałem. Także dwa starty, dwa zwycięstwa w tej federacji. Natomiast jeszcze wcześniej wyszedłem na Mistrzostwach Polski Juniorów w federacji IFBB, czyli tej największej naszej polskiej, najbardziej popularnej, gdzie zdobyłem wicemistrzostwo Polski. Jako jedyny zakwalifikowałem się na Mistrzostwa Świata IFBB. A pierwszy taki start w tym sezonie na przetarcie właśnie miałem na Diamond Cup w Zabrzu. Tam poziom był bardzo wysoki, też nie miałem takiej jeszcze, można powiedzieć, najlepszej formy. I byłem niestety ex aequo z zawodnikiem, który zajął trzecie miejsce, czwarty. Mieliśmy tyle samo punktów, także nawet nie wiem, co w tej sytuacji decyduje. Także mam nadzieję, że będę miał szansę jeszcze tutaj opowiedzieć o swoich doświadczeniach, jeśli chodzi o starty, jeśli chodzi o moją historię. Może uda się nagrać w przyszłości jakiś materiał z moich planów startowych na następne lata. Mam nadzieję, że podobało Wam się to, o czym mówiłem. Subskrybujcie kanał SFD. Jest tam naprawdę sporo ciekawych materiałów. Jeśli zainteresowała Was również moja osoba, zapraszam na swojego Instagrama Sebastian Suder. I co? Widzimy się już niebawem.